pierwsze, co mówi Knapik, to jest właśnie w rolach głównych. Mało kto wie, że z wykształcenia jest elektrotechnikiem. Karierę medialną rozpoczął jeszcze przed maturą w radiowej rozgłośni harcerskiej. Następnie pracował w Polskim Radiu i w Telewizji Polskiej. Jego charakterystyczny głos mogliśmy usłyszeć m.in. w takich hitach jak Rambo 3, Terminator 2, Gwiezdne Wojny oraz Mad Max. Czytał również seriale Do Dzisiaj, Strażnik Teksasu, Świat według Bundy'ego czy Nikita kojarzą się z jego wyjątkowym, niebanalnym głosem. Lektor w filmie fabularnym powinien być podobno przeźroczysty. To znaczy, że ja powinienem oglądać film i absolutnie nie zwracać uwagi, że ktoś go czyta. Do mnie ta treść dociera i to jest to takie optimum. Musimy tego słuchać. Pan chciałby coś powiedzieć? Dziękuję. Nie można być drewnem i lektor musi się trochę wciągać. Nie może powiedzieć kocham cię, stój, bo strzelam, tylko musi to trochę zabarwić, no ale trochę. Kiedyś kończył się ten etap na tym, że się przychodziło na żywca do telewizji na 20 i czytało się ten film na żywo. On sobie leciał z tak zwanego telekina, a lektor siedział, miał dwa mikrofony i dwa monitory, na wszelki wypadek, że jakby coś walnęło, no padnie monitor, no to co ja powiem, przepraszam państwa, nadamy film jutro. Nie no, korzystam z drugiego, czy mikrofon, czy coś. Czemu nie powiedziałeś, że ktoś jest w łazience? Zapomniałeś, że ktoś tam siedzi z armatą? Za filmy fabularne tak się przyjęło, nie wiem dlaczego, płaci się od aktu, gdzie akt jest to 10 minut. I mówi się, że film ma 7 aktów, ma 72 minuty. No, tu jest też zawsze przepychanka, bo niektóre firmy, żeby coś urwać, to mówią, ale za skończony akt, czyli ja muszę przeczytać, jak film ma 81 minut, to ja dostaję za 8 aktów. Czytam nawet, powiedzmy sobie, już nie tyle erotyczne, co nawet porno. I uważam, że to jest dla pewnej grupy osób. Mało tego, te filmy spełniły bardzo dobrą rolę szkoleniową w swoim czasie, bo kmioty polskie zmiarkowali się, to może być tak niekoniecznie po bożemu, pod kołdrą i po ciemku. Powolutku, nie śpiesz się. Dobrze. Tak jest najlepiej. Jakie malutkie słupki. Śliczne. Na takim erotyku, no bardzo przepraszam, ja już swoje widziałem w życiu, ja naprawdę nie muszę oglądać. No i tłumacz napisał, że jest 7 minut łomotu, no to co ja mogę biedny zrobić? No wyjść, w nosie dłubać, no to sobie krzyżówkę rozwiązywałem. I ktoś przez szybę podpatrzył, no i wielkie halo było. Gincie matkojewcy. A jeżeli idzie o grubiaństwa, nazwijmy, czyli brzydkie wyrazy w filmach, to niestety tu obowiązuje autocenzura, a nie lektor, a lektor nie ma nic do gadania. To tłumacz przetłumaczył, a redakcja zatwierdziła. Więc ja nie mam tu pola do popisu. Jeżeli jest to napisane, ja nie mogę zmienić samowolnie. Nie rób tego, nie lekceważ tego znaku. To był pierdolony cud. Gówno chodzi po ulicach, ale nie takie. Czytałem jakiś film czeski, już nie pamiętam nawet jaki, ale tam jakiś rogacz czeski pomstuje na cały głos i krzyczy wszemi wobec na drzesie: ona se skurwiła, ona se skurwiła. No, wolno mu. A ja czytam tłumaczenie: ona nie była mi wierna. Ta branża stoi u progu wielkich zmian. I co, chcesz je przyspieszyć? Chce być przygotowany. Niemcy kochają dubbing. Nie wiem, skąd to się wzięło. U nich film musi być zdubbingowany i żaden Niemiec nie obejrzy takiegokolwiek filmu. Mało tego, tam są pewni aktorzy przypisani do ról. Genau das, was es bedeutet. Gott ist persönlich aus dem Himmel herabgestiegen und hat die Kugeln aufgehalten. Ich denke, wir sollten langsam gehen, Jules. W Polsce się przyjął lektor. Napisy odciągają wzrok, na pewno. U nas ludzie nie potrafią czytać. Dukają. Nie wiem, skąd to się bierze. No, każdy umie czytać, ale jak się wpatruje w te napisy i powoli czyta, to mu umyka akcja i nie widzi, co się dzieje, więc dlatego może, no. Teraz możemy oglądać trzecią część trylogii Łowca Śmierci 3. Wojownicy Piekieł. Nie powiem, wywiadu udzielał, tylko to, co zawsze mówię tak odruchowo. Czytał Tomasz Knapik.